No i dobra, tachograf Stone Ridge. Wejdziemy sobie w menu tym przyciskiem, OK. I mamy cztery podstawowe funkcje: drukuj, miejsca, ustawienia i info. Przyciskiem OK się wchodzi, tym się wycofuje. Wchodzimy sobie w drukuj. Tu mamy całą pulę wydruków, które możemy sobie zrobić. Karta 24, czyli wydrukujemy to, co jest zapisane na karcie. Wszelką aktywność kierowcy z tego, co jest zapisane na karcie. Zazwyczaj właśnie tej funkcji się używa, jeśli kierowca chce sobie zrobić wydruk dla siebie, zobaczyć, ile tam ma jazdy, ile ma pauzy i tak dalej. Dalej mamy wydruk z pojazdu. Tutaj mamy więcej informacji o pojeździe, co się działo z pojazdem. Oprócz kierowcy pierwszego, co robił kierowca pierwszy, wyświetli się również to, co robił kierowca drugi. Także tak trochę więcej, bardziej ogólnie z pojazdu. Tu mamy zdarzenie z karty, czyli wydrukują się wszelkie tam usterki, wszelkie zdarzenia zapisane na karcie. Tutaj zdarzenia niżej z pojazdu, czyli trochę więcej będzie danych o pojeździe. Tu mamy dane techniczne o tachografie, czyli datę produkcji, kto to wyprodukował, homologację, numer seryjny, rozmiar opon. Także jest tu sporo tych informacji, legalizację. Dalej mamy nadmierną prędkość, czyli zostanie wydrukowany, zrobiony wydruk z wszelkich przekroczeń prędkości. Arkusz ręczny do wprowadzania danych ręcznie, czyli w przypadku, gdy musimy rejestrować aktywność długopisem. No to wtedy bierzemy sobie i wydrukujemy sobie taki arkusz, na którym nam właśnie zostanie wyświetlony taki jakby diagram, w który wpisujemy, co w których godzinach robiliśmy i zaznaczamy odpowiednią czynność. Prędkość pojazdu. Tutaj zostanie nam wydrukowany wydruk, na którym będzie przedziały pomiędzy na przykład 10 a 20 na godzinę, ile minut trwało. Pomiędzy 20 a 30, ile minut trwało. Taki wydruk zostanie lepiej wyświetlony, wydrukowany. Tutaj podobny, tylko że z obrotów silnika. Tutaj stan D1, D2 to jest jakieś złącza tylnie. Raczej mnie to za bardzo, kierowcy to nie interesuje. Tutaj mamy dane, wydruk danych z karty, zapisanych na karcie według czasu lokalnego. A tutaj mamy wydruk z pojazdów. Z pojazdu, danych z pojazdu według czasu lokalnego. Informacje o czasie jazdy. I tu mamy już tą pierwszą opcję z tej karty, z tej opcji drukuj. Niżej przechodzimy, mamy miejsca. Tutaj jest troszeczkę tego mniej. Dajemy sobie OK. Mamy poza zakresem. Jest możliwość nierejestrowania jazdy pojazdu wyposażonego w tachograf. Trzeba wiedzieć kiedy i kiedy można to zastosować. Trzeba się zapoznać z rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej 561/2006, kiedy można nierejestrować jazdy. I gdy sobie tu damy OK, to wtedy nam zapisze tryb out, czyli poza zakresem. Tu mamy prom pociąg, czyli wjeżdżamy na prom lub pociąg, załadowaliśmy się na pokład, wciskamy OK, wyświetli nam się tutaj taki znaczek. Nie trzeba tej funkcji wyłączać, w momencie gdy będziemy zjeżdżać z promu i ruszymy, automatycznie się ta funkcja wyłączy. Dalej mamy miejsce rozpoczęcia, czyli codzienność kierowcy. Wpisujemy OK, wybieramy sobie z listy kraj, w którym się znajdujemy. Kraj zakończenia podobnie. No i poza zakresem to jest pierwsza funkcja. No i kolejną opcją mamy ustawienia. Tutaj możemy zmienić język. Klikamy OK, wybieramy z listy. Ustawienia DDS. To szczerze mówiąc się nie bawię w to. To kierowcy jest raczej niepotrzebne. Tu mamy czas lokalny, czyli czas lokalny kraju, w którym się znajdujemy. Szczerze mówiąc, podróżowałem nieraz do Wielkiej Brytanii, gdzie mamy różnicę czasową. Nigdy nie zmieniałem czasu lokalnego w tachografie i raczej nie miałem z tego tytułu żadnego problemu. Czas lokalny można zmieniać skokami co 30 minut. Dalej możemy zmienić czas UTC, ale tylko jedną minutę do przodu lub do tyłu w przeciągu tygodnia. Czas UTC jest to czas uniwersalny. Strefy czasowej Greenwich i
czasu uniwersalnego się nie zmienia. Mamy, tak, mamy strefy czasowe letnią, a właściwie mamy czas letni bądź zimowy, to czas UTC zawsze pozostaje bez zmian. Jeśli chodzi o czas zimowy i letni i przestawianie tachografu, to dzieje się to z automatu w dniu, w którym zmienia się czas zimowy na letni, czy na odwrót, pojawi się nam komunikat, wystarczy wcisnąć OK i cała filozofia, wszystko jest załatwione automatycznie. Dalej mamy odwrócenie wyświetlacza, czyli na przykład te strzałki, które teraz się świecą na czarno, to będą się świecić na zielono, a ten wyświetlacz, który świeci się na zielono, to te strzałki będą się, będzie się świecił w kolorze tych strzałek. Tu mamy wbudowany test i numer rejestracyjny pojazdu, czyli tachograf, czyli numer rejestracyjny, w którym zamontowany jest właśnie ten tachograf. I tu już mamy początek, jeszcze mamy info, czyli to jest właściwie to pierwsze okno.